Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo portalu e-petrol.pl. Bieżąca sytuacja na polskim rynku paliw jest cały czas dla kierowców miła i myślę, że jeszcze przez jakiś czas potrwa, bo warto powiedzieć o tym, że obecna cena oleju napędowego 4,28 zł jest najniższą od 5 lat. Ostatni raz takie ceny widzieliśmy w sierpniu 2010 roku, a więc no, powód do radości jest niebagatelny i argument o tym, że ceny w Polsce nie nadążają w jakiś sposób za spadkami ropy jest chyba trochę chybiony, bowiem no, jak mówimy, 5 lat nie było tak niskich cen. Jeśli chodzi o olej napędowy, to jest cena, dodajmy, o 3 grosze niższa niż przed tygodniem. Również ceny benzyn w tym tygodniu obniżyły się znacząco o 5 groszy. Potaniała zarówno benzyna 95, jak i 98-oktanowa. Kosztują odpowiednio 4,89 i 4,59, jeśli chodzi o te paliwa no, podstawowe i najpopularniejsze na polskim rynku. I paliwem, które również tanieje, chociaż już tylko śladowo, jest autogaz, który potaniał do poziomu 1,79 zł, o grosz mniej niż przed tygodniem. I wydaje się, że to paliwo szczególnie podatne na dalsze obniżki w najbliższym czasie już nie powinno być, bowiem ruch w górę, w hurcie i w dostawach do stacji tego paliwa powoduje, że w krótkim czasie no, te ceny będą musiały ulec wzrostowej korekcie, nieznaczącej, ale jednak na pewno o 2-3 grosze. Myślę, że w perspektywie najbliższego tygodnia jest to zupełnie prawdopodobne. Także tutaj wrócimy powyżej poziomu 1,80 zł. Natomiast jeśli chodzi o zarówno benzynę, jak i olej napędowy, jest zupełnie prawdopodobne, że te ceny nadal jeszcze przez jakiś czas będą w stanie stopniowo się obniżać. Warto zwrócić uwagę również na to, że na rynku światowym w ostatnim czasie nie dostajemy solidnych impulsów, które byłyby w stanie wytrącić ropę z tego przedziału między 45,6 a 48,9 dolarów. Także tutaj cały czas w tym przedziale cenowym surowiec się porusza. Wczorajsze słabe dane, jeśli chodzi o chiński przemysł, powodują, że no, w jakiś sposób ustabilizuje się w głowach inwestorów ten pogląd o słabej koniunkturze międzynarodowej i tak naprawdę mocnych, prowzrostowych sygnałów dla rynku ropy w tej chwili trudno szukać. Cały czas mamy do czynienia z globalną nadpodażą, jednak o której już wiele się mówi, ale tak naprawdę ta sytuacja cały czas jest trwała i trudno spodziewać się, żeby ropa w krótkim czasie była w stanie wrócić na poziomy grubo przekraczające 50 dolarów. To się zdarzało tylko incydentalnie w ostatnich dniach i jedynie, no, jak mówimy, kierunkiem mocniej prawdopodobnym jest dalszy nieznaczny spadek albo stabilizacja w tym rejonie cenowym, w którym ropa znajduje się obecnie, około 45-46 dolarów za baryłkę.